Hej wszystkim maniakom, tutaj jak zwykle Zed i zapraszam was na trzecią grę grupy, piątego seta grupy C Intel Extreme Masters, jakże fantastycznego turnieju pomiędzy Dimagą, który na pewno jest tutaj pod dużą presją i czuje ciśnienie tej gry, ale o tym za chwilę. Jego przeciwnikiem będzie Sarenz, grający tutaj jasno-niebieskim teranem. No i tak jak już mówiłem, Dimaga na pewno czuje dużą presję, ponieważ on znajduje się w tej grze oczywiście w stanie 1-1 zarówno w wygranych w tej grze, jak i w setach w całej grupie, podczas gdy jego przeciwnik Sarenz wygrał już swoje dwa sety i myślę, że spokojnie tutaj przejdzie do następnej grupy, więc Dimaga musi wygrać ten set, więc na pewno czuje ogromne ciśnienie. On tutaj będzie na pewno starał się w jakiś sposób chociażby zaskoczyć swojego przeciwnika, czy może nie starać się może wstawiać wszystkiego tutaj na jedną kartę, tylko grać troszeczkę bardziej bezpiecznie według mnie, no ponieważ mogłoby być to dosyć niebezpieczne. Sarenz tymczasem według mnie mógłby spokojnie tutaj próbować jakichś takich cheese'owatych zagrywek, co starał się zrobić w poprzedniej grze, rushując swojego przeciwnika Reaperami, ponieważ on już się czuje dosyć bezpiecznie, on wygrał swoje dwie gry, więc na pewno tutaj nie ma żadnego jakiegoś takiego problemu, żeby mógł się po prostu odrobinę rozluźnić na mapie, którą jest oczywiście Xel'Naga Caverns. No i ten dystans pomiędzy oboma graczami powoduje, że no może tutaj będzie Dimaga się decydował na tą szybką ekspansję. Ten natural może być bardzo dobrze tutaj połączony creepem z jego główną bazą. Tutaj ten spawning pool 14 jest już budowany. Zobaczymy tutaj, jak buduje się baraki Sarenza. Także są już budowane, więc nie ma tutaj żadnego odstępstwa od normy. Jest tutaj już rafineria i myślę, że rafineria w tym momencie tutaj nam implikuje, że będziemy tutaj może zapewne tutaj widzieć fabrykę oczywiście. I od razu możemy zauważyć, że także z poprzednich gier Sarenza, że będziemy tutaj pewnie widzieć Techlaba ze Switchem tutaj tych dwóch budynków, albo będziemy także, tak jak w poprzedniej grze, widzieć reaktor, który tutaj wybudował Sarenz przy tych barakach i starał się szybko swojego przeciwnika harasować helionami. Był to absolutnie fantastyczny pomysł, który zapewnił mu wygraną w pierwszej grze. Ten spawning pool jest już gotowy. Czy będzie wymyślał speed dla lingów? Tak, dokładnie wymyśla go teraz. Także pierwszy queen jest już budowany, więc absolutnie świetny timing tutaj tej gazowni. Nie widzę tutaj jakichkolwiek innych budynków oprócz tej fabryki, która jest budowana. I czy będzie to reaktor? Tak, jest to dokładnie reaktor, więc będziemy tutaj widzieć haras podwójnymi helionami z tego reaktora. No i czy tutaj będzie się decydował? Nie jest to dron, jest to zergling, więc nie decyduje się tutaj na ekspansję, chociaż posiada 400 minerałów pomimo tego, więc nie, jednak tutaj zdecydował się na tą ekspansję. Nie widziałem tego drona, który tutaj podjeżdżał, skupiłem się tutaj na tym zerglingu. No i w tym momencie tutaj Sarenz mógłby także zdecydować się na tą szybką ekspansję, ale ponieważ on tutaj będzie starał się harasować swojego przeciwnika, to może zapewnić mu zwycięstwo, ponieważ Dimaga po prostu ekspuje i nie sądzę, żeby tutaj przez jeszcze jakiś czas budował dosyć dużą ilość zerglingów. Spójrzcie, on na razie poweruje swoje drony, może z tego pierwszego seta spawn larva wybuduje jakąkolwiek ilość zerglingów. Ten speed jest już prawie ukończony. I czy jest tu budowany drugi queen? Tak, więc może być w stanie tutaj w jakikolwiek sposób obronić się przed tym harasem. Także tutaj jest budowany starport, więc świetne tutaj przejście, może nawet nie przejście, tylko takie dokończenie tego builda. To jest taki build 1-1-1, można powiedzieć, z takim harasem, tymi helionami. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, widać, że jest to dosyć przemyślane. I pierwszy creep tumor, jakże ważny tutaj ten creep tumor, żeby połączyć te dwie bazy, zwłaszcza jeśli twój przeciwnik będzie cię harasował helionami. Tutaj widzę, że te budynki zaczynają już podlatywać. No i tutaj taki mały supply block Sarenza, który troszeczkę tutaj za późno zaczął budować tego supplya. I czy jest tutaj Techlab? Tak, więc od harasu helionami przejdzie tutaj chyba w haras Banshee, zapewne tutaj z Cloakiem, tak jak w poprzednich grach. I oczywiście widzimy tutaj dodatkowe baraki, bo skoro ma się na nie pieniądze, to czemu ich nie wybudować? Nie ma tutaj żadnych dronów, ale za to mamy dosyć dużą ilość zeglingów. I te heliony muszą naprawdę uważać tutaj, żeby nie zostać złapanymi między młotem a kowadłem. I jeszcze większa ilość zerglingów. Świetnie tutaj rozdzielił te zerglingi. Absolutnie mi się to podoba. Złapię tutaj te heliony, które wskoczą, ewentualne heliony oczywiście, ponieważ widać tutaj, że wycofuje się jak na razie Sarenz. I te heliony, jeśli zostałyby tutaj złapane, no to byłby sądny dzień dla nich, czarny dzień absolutnie. I jak na razie
Dimaga jest w fantastycznej sytuacji, jego przeciwnik nie posiada w ogóle żadnej ekspansji. Czy on posiada Lera? Tak, więc spokojnie może sobie tutaj zmorfować jakiegoś Overseera, jeśli jego przeciwnik będzie starał się tutaj robić jakiekolwiek Banshee, ale na co nie wygląda, tutaj buduje większą ilość maruderów oraz tutaj reaktor przy tych barakach implikuje jakiś taki dosyć silny bio-build. I widzimy tutaj także Medivaca pierwszego, więc naprawdę będziemy tutaj widzieć Mariny Marudery oraz Medivaki. Spire jest już tutaj budowany i to jest jedyny Viking, jaki zostanie chyba wybudowany w tej grze jak na razie. I widzimy tutaj drugiego Queena i tutaj te Overlordy muszą troszeczkę uważać, ale widzę, że tutaj Saren zdecyduje się jedynie na zeskautowanie swojego przeciwnika. On wie, że jest tutaj ten Spire i czy będzie budował Engineering Bay? Nie widzę jak na razie, ale buduje trzecie baraki, więc naprawdę decyduje się na taki typowy bio-ball Terrana. Widać tutaj także Marina, który będzie starał się w jakiś sposób tutaj chyba spotować może Overlordy, czy może jakieś te pierwsze mutaliski, które zaraz tutaj wyskoczą. No i zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Sarens, ponieważ Dimaga jak na razie zbudował jedynie dwa mutaliski chyba, to jest, przepraszam bardzo, trzy mutaliski jak na razie są budowane. Zobaczymy, czy z tego drugiego seta zostanie zbudowana jakaś większa, się posiada tu już cztery larwy, więc mógłby ich zbudować oczywiście dużo więcej i czyżby znowu starał się wyprowadzić swojego przeciwnika w pole. Nie widać tutaj jakiegokolwiek innego budynku, który był budowany, żeby tutaj na przykład tego Roach Warrena, tak jak w poprzedniej grze. I w tym momencie chyba będzie decydował się Saren na wypuszowanie. On posiada już dwa Medivaki, on już posiada Steampaka, posiada także tutaj dosyć dużą ilość Helionów i jeśli dobrze się zasłoni, to te Zerglingi będą w fatalnej sytuacji. Nie widzę tutaj dosyć dużej ilości mutalisków, są tutaj ich jedynie trzy, więc wow, Dimaga może być naprawdę w złej sytuacji. Jest tutaj jeszcze większa ilość mutalisków, więc musi tutaj troszeczkę uważać. Dimaga traci on swojego Overlorda, za chwilę straci zapewne drugiego i on tutaj jest już na czerwonym. Dopiero teraz przeskoczyło tutaj z tego czerwonego, ale znowu ten kolejny Overlord padł. I w tym momencie budowana jest dosyć duża ilość zerglingów, ale naprawdę musi tutaj uważać, gdzie są te mutaliski. Tutaj jeszcze stoją jakieś zerglingi i w tym momencie wskoczył tutaj na creep, troszeczkę za szeroko się rozłożył i te zerglingi naprawdę zadają ogromne ilości obrażeń. Spójrzcie, jak fantastycznie okrążyły tutaj te wszystkie Mariny oraz Marudery. I w tym momencie Sarens popełnił niewybaczalny błąd, za bardzo się tutaj rozłożył, za bardzo był zbyt pewny swojej przewagi i absolutnie fatalna sytuacja. Jeszcze Baningi będzie tutaj budował Dimaga i w tym momencie spójrzcie, jak zniszczył tutaj te dwa Medivaki. Spokojnie mógł sobie tutaj te dwa Medivaki zniszczyć. Jest tutaj jeszcze większa ilość zerglingów, które znowu tutaj okrążą i nawet największy Steam świata nie pomoże tutaj tym Marinom, których zostało jedynie cztery. Spokojnie tutaj te pięć mutalisków sobie z nimi poradzi i te Marudery mogą jedynie starać się biegać w tych swoich ogromnych kombinezonach ochronnych do domu, podczas gdy Dimaga tutaj atakuje swojego przeciwnika. Tu są jedynie dwa Mariny i nie widzę tutaj, żeby było cokolwiek, co może Sarens zrobić. I w tym momencie Sarens poddaje partię, nawet chyba już wiedział, że po prostu nie wygra za bardzo tej partii. Jego przeciwnik miał zbyt wielką przewagę, tu miał ekspansję, podczas gdy no Sarens nie miał zupełnie nic. I wow, i w tym momencie Dimaga może być pewny przejścia do nas, wyjścia z grupy i przejścia do rundy eliminacyjnej. Chciałbym zobaczyć tutaj, w jaki sposób zadziwi nas oczywiście w fazie playoffów, a my tymczasem przechodzimy do setu numer 6 pomiędzy Hasuopsem a Lucifronem.